Dobry wieczór, Halinko. Dobry wieczór, Halinko, Kinderko. możesz jeszcze na chwilkę otworzyć oczka? Tak? Ja jeszcze tylko opowiem Ci o tym cyklu. Tutaj przed sobą mam protokół, który został napisany przez Kalo i ten protokół zawiera 24 ogólne punkty lub pytania. Ja zadam Ci tych pytań znacznie więcej, ponieważ będę musiała zadać Ci pytanie naprowadzające. Ty nie znasz tematu naszego cyklu, Nie. oczywiście. Poznasz go dopiero, jak wejdziemy Ciekawa sobie... jestem. Spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. Poznasz go dopiero, jak wejdziemy w środowisko hipnotyczne. I teraz tak, Twoim jedynym zadaniem będzie się zrelaksować, odpowiadać na moje pytania, odpowiadać pierwszymi informacjami, które przyjdą Ci do głowy, więc nie szukać. Pierwsza informacja, jaka przychodzi, nie racjonalizujemy, nie zadajemy sobie pytań. Tak przyszło, tak mi odpowiadasz. Też chciałabym, żebyś za chwilę zrelaksujemy Cię, po to, żeby wyłączyć Twój umysł racjonalny, ale chciałabym, żeby Twoje ciało, Twoja podświadomość, Twój umysł zapamiętały jedną informację, że w razie gdyby nasze połączenie się zerwało, nieważne z jakiego powodu, ty pierwsze co zrobisz w sposób naturalny, rozłączysz się ze sceną, w której będziesz, bardzo powolutku, na spokojnie, weźmiesz sobie kilka głębokich oddechów i otworzysz wtedy oczy. I spokojnie, całkowicie się z tej sesji sama wyprowadzę. Wyprowadzisz, tak. To jest coś, co każdy telepata profesjonalny w naszym zespole umie robić, więc ty masz już tę wiedzę w sobie, będziesz umiała z niej skorzystać. Tak. Dobrze, Halinko. To teraz poproszę Cię o zamknięcie oczu. Zrobimy sobie takie delikatne ćwiczenie z oddechem, żebyś się jeszcze bardziej zrelaksowała. Więc weź sobie kilka oddechów, ale nie za głębokich, takich bardzo, bardzo naturalnych, które odprężą Twoje ciało. Podczas których czujesz, jak z wydechem z Twojego ciała wychodzi cały stres, wszystkie zmartwienia tego dnia, wszystkie myśli, które zajmowały Twoją głowę. Niczego już nie potrzebujesz, ponieważ wejdziesz w stan głębokiego relaksu. Razem z oddechem wszystkie napięcia, wszystkie myśli wychodzą powolutku z Twojego ciała, z Twojego umysłu. Przygotowujesz się na to, żeby wejść w stan hipnozy. Twoje ciało może się spokojnie zrelaksować, ponieważ jesteś u siebie w domu. Jesteś bezpieczna. Mój głos będzie Cię cały czas prowadził. Będę cały czas przy Tobie. Twój umysł może się spokojnie zrelaksować i wyłączyć, ponieważ pójdziemy w zupełnie inne obszary poza racjonalne. Jesteś spokojna, zrelaksowana i gotowa do wejścia w hipnozę. Ja policzę od 10 do 1 powolutku, a Ty z każdą cyfrą i z każdym swoim oddechem będziesz się zagłębiała w stan hipnotyczny. Będziesz się po prostu relaksowała jeszcze bardziej. Zaczynam odliczanie.
7. Policzę od 1 do 3, a kiedy powiem 3, pójdziesz do jakiegoś miłego wspomnienia lub snu. 1, 2, 3. Powiedz mi, Halinko, gdzie jesteś? Jesteś w swoim miłym wspomnieniu lub śnie. Gdzie jesteś? Jakby plaża. Plaża. Jesteś na plaży. Opisz mi kolory. Plaża. Jakie kolory? Wody, piasku. Ale te kolory są ponure. W takim razie wyjdź z tego wspomnienia i idź do innego, bardzo przyjemnego. Na 3. 1, 2, 3. Jesteś w bardzo przyjemnym wspomnieniu. Na łące. Na łące. Opowiedz mi o tej łące. Wydaje mi się, że byłam na tej łące. Kwiaty, maki, habry, motyle. Cudownie. I tak jakbym biegała. Biegasz. Powiedz mi, jak siebie widzisz? Jak ja siebie widzę? Pierwsze, co przychodzi ci na myśl? Dziewczynka. Dziewczynka, jesteś dziewczynką. A masz sukience do kolan. Do kolan, a masz buty? Nie widzę butów. Nie chyba widzisz... nic nie ma. A widzisz swoje stopy? Nie, widzę tylko sukienkę. I tak jakbym stopy trawą przykryte. A podnieś stópkę jedną. Widzisz swoją stopę? Prawą, tak. A widzisz swoje rączki przed sobą? Tak, teraz tak. A jaka jest twoja sukienka? Jasna. Jasna. Jakieś wzorki ma. I ma wzorki. Taka bawełniana, taka... Chyba taką kiedyś miałam. Rozpinana z przodu. Jasne. Halinko, teraz wyjdziemy z tego wspomnienia, w którym byłaś dziewczynką, w którym tak dobrze się czułaś. Zapamiętaj przyjemne odczucie tego wspomnienia. Ponieważ teraz policzę od 1 do 3 i dopiero na 3 znajdziesz się dokładnie w tym miejscu,
o którym ci teraz powiem. Dopiero na trzy, nie wcześniej, znajdziesz się nad obozem koncentracyjnym Auschwitz podczas II wojny światowej. Zaczynam odliczanie. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tam. Jesteś nad obozem. Halinko, jak się czujesz? I co widzisz? Halinko, musisz mi mówić, co widzisz. Jest dzień. Jest dzień. Jest dzień. Jest dzień. Mhm. Jest jasno. Mhm. Ale tak jakoś nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie. Halinko, posłuchaj jest mnie tam, teraz. Widzę baraki. Dobrze. Długie, długie baraki są, ale to jest tak strasznie, takie napięcie. Tam jest okropna atmosfera. Dobrze, to teraz posłuchaj mnie. Okropna atmosfera, takie Halinko, energetycznie. Posłuchaj mnie. Ta sytuacja cię nie dotyczy. Ten okres czasowy cię całkowicie nie dotyczy. Żyjesz w innym czasie. Poszłaś tam tylko po to, żeby zobaczyć to wszystko i zarejestrować, tak jak rejestruje obrazy kamera. Jesteś całkowicie obiektywna w tym wszystkim. Nic nie może cię dotknąć. Żadna emocja, żadna energia, ponieważ to wszystko, co oglądasz, cię nie dotyczy. Jesteś tylko reporterem. I dlatego możesz stworzyć wokół siebie taką bańkę ochronną. Proszę, zrób to. Żadna energia, żadna emocja, nic nie może cię dotknąć. Czy stworzyłaś to? Jak się czujesz? Luźniej. Luźniej. Lepiej, tak. Halinko, możesz podnieść swoje częstotliwości do takich częstotliwości, jakie pamiętasz z tego wspomnienia, w którym przed chwilą byłaś. To są twoje częstotliwości, a wszystko, co dzieje się na dole w tym obozie, cię nie dotyczy. Jesteś tylko obiektywną kamerą, która będzie nam opowiadać obrazy. Czy jesteś gotowa? Jak się czujesz? Tak, teraz. Tak. Dobrze. Pamiętaj o swoich częstotliwościach. Ty zarządzasz swoimi częstotliwościami. I nikt ani nic stamtąd na nie nie wpływa. Halinko, gotowa? Tak. To w takim razie chciałabym, żebyś poszła do takiego momentu, w którym w tym obozie, który masz pod sobą, następuje masowa egzekucja ludzi. Nic cię nie dotyka. Nic na ciebie nie wpływa. Idź do tego momentu. Jesteś tam? Jestem tam. Widzę ogrom ludzi. Powiedz mi, gdzie ich widzisz? Dzieci. Mhm. Dzieci. Dobrze. Dzieci są. Gdzie są te dzieci? I te dzieci są jakby i matki. Mhm. Dzieci są po prostu odrywane od matek. Straszny krzyk jest. Mhm. Nic cię jakby nie dotyka. Rozumiem. Zdzierają, jakby ubrania zdejmowane są z tych dzieci. Mhm. I idź do tej egzekucji. Matki, rozpacz matek. Te dzieci już są zabrane. Gdzie dzieci są zabrane? Już zabrane. Zabrane, one idą gołe. Dzieci dokąd? Idą gołe. One idą do takiego pomieszczenia, to jest jakby barak. Coś takiego, ale jasno tam jest. Tam jest ile jasno. Ile jest tych dzieci? Pierwsza cyfra, jaka ci przychodzi? 50. 50 dzieci. Idź do momentu tej egzekucji. I teraz idą te dzieci do takiego jasnego pomieszczenia. Jest tam jasno, tam nic nie ma. Mhm. Te dzieci są tam wpuszczane i nic. I nic. Nagle jakby gaz. Jakby coś takie syczenie od tego z góry. Takie syczenie. Halinko. I po prostu te dzieci zaczynają jakby usypiać. Mhm. Usypiać. Czy możesz zobaczyć tę scenę na poziomie energetycznym? Ale jak na poziomie energetycznym? Ja to zobaczę. Nie racjonalizuj.
Aha. Zobacz to wszystko na poziomie energetycznym. Zostaw całkowicie wymiar ziemski. Zobacz tę samą scenę, scenę tej egzekucji na poziomie energetycznym. Co widzisz? To znaczy, te dzieci są tam same i ja tylko widzę, że jasność i dzieci się zaczynają kłaść. Kłaść. A skąd ta jasność pochodzi? Ta jasność to pochodzi, ponieważ jest tam oświetlenie. Jest tam oświetlenie, ale teraz... Czy to jest oświetlenie ziemskie, czy to jest To jest oświetlenie... w tej chwili oświetlenie ziemskie. Wyłącz Ale to oświetlenie ziemskie. Chcę, żebyś wyłączam widziała oświetlenie, wszystko na ale poziomie teraz widzę. energetycznym. Wyłącz ciała, nie widzisz ciał fizycznych, nie widzisz murów fizycznych, nie widzisz światła fizycznego. Zostaje tylko szkielet energetyczny całej tej sceny. Powiedz mi, co widzisz na poziomie energetycznym? Na poziomie energetycznym to ja widzę światła idące od tych dzieci. Od tych dzieci. Od tych dzieci idące światła to są takie jasne, idące w górę. I jak... Czy te światła należą do tych dzieci? Te światła należą do tych dzieci, ale niektóre z tych dzieci to tak jakby takie, jakby to powiedzieć, nad takim dzieckiem, niektórymi dziećmi to jest takie, jakby coś takiego się kotłowało, takie jasne i takie coś tam idzie w górę, ale to takie dziwne, bo są światła, które idą bezpośrednio jako smuga, jako smuga. A w niektórych miejscach u niektórych dzieci właśnie takie coś takiego dziwnego, jakby coś tam, coś utrudniało, jakiś taki blok tam tworzył Zostawmy się. To na chwilę. Chcę, żebyś tę scenę, chcę, żebyś mi powiedziała, jak energetycznie, jaka energia wiąże się z tą z całą egzekucją dzieci? Jakaś emocja, jakaś częstotliwość? Emocje. To, co przychodzi mi do głowy. Te dzieci po prostu nie zdawały sobie sprawy z tego, co ich czeka. Czyli nie ma tam żadnej paniki. Nie ma tam żadnej paniki. Dobrze, Halinko, teraz chciałabym, żebyś zobaczyła, widzisz ten moment, kiedy te dzieci wychodzą ze swoich ciał, prawda? Widzisz je energetycznie. Widzę to, po prostu te światła, tylko mówię, w niektórych dzieci tak jakby coś tam ich tak blokowało. Coś tam... Wiesz, co ich blokuje? Nie wiem, co ich blokuje, ale to takie jakieś takie, jak zwierzątko jakieś takie, kulka taka, coś takiego zwiniętego i ja trzyma policzę od 1 do 3 i na 3 zdobędziesz informację, co ich blokuje. Liczę. 1, 2, 3. Co blokuje te dzieci? Po niektóre. To mi się ukazało jakby takie jakieś zwierzątko. To nie jest małpka, to jest tak jakby taki pajacyk. Pajacyk, cienkie nogi, cienkie ręce, ale to jest coś takiego małego z takim pyszczkiem, takim jak, trudno powiedzieć, to jest taki... Już ci pomogę. Posłuchaj. Spójrz temu czemuś w oczy. Tak? Jeśli chcesz, możesz to coś dotknąć, to w żaden sposób nie jest z tobą połączone i odczytaj jego kod DNA. Co to jest? Patrz w oczy, te oczy są duże. Co to jest? Pierwsze słowo, które ci przychodzi. Gad. Przyszło mi do głowy gad. Powiedz mi, dlaczego niektóre dzieci to mają, a inne nie? Pierwsze, co przychodzi ci do głowy. Niektóre jakby były wolne, a drugie zniewolone. Dobrze, dobrze, czyli mamy już podpięcia. Halinko, chciałabym, żebyś teraz zobaczyła, dokąd idą ciała energetyczne tych dzieci, które wyszły z ciał fizycznych po śmierci. Te dzieci, które po prostu im poszło to jakby lekko, one Dokąd swobodnie idą? Przeszły, to one poszły jakby jak taka gwiazda, taka gwiazda, Halinko, która ich popchnęła i te dzieci jakby się rozproszyły, to po prostu ich światło ich poprowadziło. Ich własne światło? Ich własne światło. Czy możesz zobaczyć kilka z nich, dokąd poszły, dokąd się udały? Od razu możesz się przenieść w to miejsce. Nie masz żadnych ograniczeń. Gdzie one są? Widzę gwiazdy. Gwiazdy, czyli są wolne. Tak. Dobrze, to wróćmy teraz z powrotem do tego miejsca, do tych dzieci, które nie mogły wyjść
z wymiaru ziemskiego. Powiedz mi, dokąd są zabierane albo dokąd idą, dokąd się udają. Zobacz to. Nie masz żadnych ograniczeń. Czy są zabierane na statki kosmiczne? Ja w tej chwili widzę, jak po prostu te takie gady, ale to są takie na cienkie łapy, cienkie ręce, stopy i te uszy takie jakieś dziwne, jakby po prostu, jak to powiedzieć, to światło, które jakby zablokowane to światło i one to zgarniają, jakby to świetliste taką istotę i zabierają. Dokąd? Dokładnie zabierają. Chcę wiedzieć dokąd. Dokąd zabierają? Czy zabierają jest na jakieś jakaś statki? Maszyna, jest jakaś, jest coś takiego, jest. Gdzie to jest? Powiedz mi, gdzie to jest? I to jest gdzieś jakby w innym wymiarze. Czy to jest statek kosmiczny? To nie jest na Ziemi. Jasne. Czy to jest statek kosmiczny? Pierwsza odpowiedź. Tak. Statek kosmiczny. Dobrze. To jest statek. Teraz uważaj. Ile z tych dzieci, które tam zginęło, trafia na statki? Albo w ogóle ile ludzi, którzy ginie w tych masowych egzekucjach, ile trafia na statki, a ile jest wolnych? Podaj mi procentowo. W tej chwili, jeżeli chodzi o to 50 dzieci, przychodzi mi tak. Podaj mi, zawsze. 15% idzie z wolnych, a resztę jest u zniewolonych. Tak mi przyszło do głowy. Dobrze. I to nam wystarczy. Super, dziękuję Ci za tę informację. A teraz powiedz mi, ponieważ nie masz tam żadnych ograniczeń, spójrz na wszystkie, jakbyś mogła mieć dostęp do informacji, do danych o wszystkich egzekucjach. Powiedz mi, ile ludzi trafia na statki, a ile jest wolnych w procentach. Wszyscy, którzy tam zginęli. Nic Cię nie dotyka. To nie są Twoje emocje. To nie są Rozumiem. Twoje sytuacje. Aha. Ty tylko zbierasz informacje jak reporter. Przychodzi mi do głowy, że 40% ludzi są zabierane, 60% z wolnych. Taką dostałam informację. Co takiego 60%. Mają ci ludzie wolni, że aż 60% odchodzi? Czy oni są zupełnie wolni? To bym nie powiedziała. Po prostu nie trafia na te statki, które są nad Auschwitz, tak? Tak, dobrze. Tak, to nie trafiają właśnie przez tych gady, te właśnie z cienkimi tym nie trafiają na ten statek, ale część tych ludzi, z tych 60%, połowa 30%, tak? Idzie w inne miejsce. Też są zniewoleni? Też są zniewoleni. Dobrze. Ale my chcemy. Tylko inny rodzaj statków, czarny. Tamten był jakiś taki jasny. A ten po prostu jest taki szpiczasty. I taki. Powiedz mi, czy na tym czarnym statku też są reptiloidy, też są gady, czy jakieś inne byty? Czy współpracują ze sobą te statki? Pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy. Współpracują? Nie. Nie. Dobrze. Niezależne są. Niezależne. Tak jakby, wiesz, szły w ogóle w osobne przestrzenie. Czy przychodzi ci na myśl, ile różnych ras, ile różnych grup ras obcych korzystało z tego, co działo się w Auschwitz podczas II wojny światowej? Tak. Ile ras i jakie? Nie wiem, czy moja nie wiedza... Nie myśl, po prostu pierwsze, co przychodzi ci na myśl. Reptylianie. Jakieś zwierzęta, jak kozy. Możesz spojrzeć im w oczy i będziesz znała ich DNA. Czym są te kozy? Co to jest? Ta koza się zamieniła mi teraz w takiego jakby człowiekopodobnego potwora z dużą brodą. Czy to jest jakaś hybryda? Czy on ma kilka DNA? Hybryd, czy to jest... Tak. Coś takiego. Oprócz DNA ludzkiego, jakie jeszcze ma DNA? Jakiegoś małpiszona. Dobra. Bo to takie niby człowiekokształtne, a nie jest do końca człowiekokształtne. Dobrze. Halinko, chciałabym, żebyś teraz wróciła na jeden z tych statków. Wybierz sobie, który uważasz za ważniejszy dla naszego badania. To znaczy, przychodzi mi do głowy ten czarny, że on jest jakby cięższy. Jest cięższy. Dobrze. Jest cięższy. Halinko, ty jesteś reporterem.
szukasz obiektywnych informacji. Hipnoza cię, środowisko hipnotyczne nie zna granic, możesz wszędzie wejść. Idź za tymi duchami ludzkimi do tego statku kosmicznego. Jesteś tam? Tak. Dobrze. To teraz, żebyśmy lepiej uzyskali informacje, znajdź pośród tych duchów ludzkich, które zginęły w Auschwitz, jedną osobę, która będzie chciała ci o wszystkim opowiedzieć. Wybierz kogoś. Przychodzi kobieta w sukience, która była w sukience. Ona chce z nami rozmawiać? Nie wiem, jeszcze nie pytałam jej. Zapytaj ją. Chce z nami rozmawiać? Tak. Dobrze. Ile ma lat ta kobieta? 28. 28. Jak zginęła? Przychodzi mi na myśl, jakby została zakatrupiona. Została zakatrupiona, dobrze. Czy chciałaby ci opowiedzieć, jak wygląda to, co z nimi robią na tym statku kosmicznym? Jak to wszystko wygląda? Jak tam trafiła? Powiedz mi, co ci mówi? Jak wygląda ten statek według niej? Aha, bo ona mi zaczęła mówić, jak ona została zamordowana. Ona została po prostu jakby zmasakrowana. Mhm. I później wyszła z ciała i została przetransportowana na ten statek? Przetransportowana na ten statek i jakby ona siedziała na takim siedzeniu w środku. To jakby łódka taka była i ona tam siedzi w środku. Ale jest w tej łódce transportowana, czy jest w tej łódce już na tym statku? Ona już jest na tym statku. Mhm. A jak... Transportowana jest. W tej transportowana łódce. Jest łódką do tego statku i ona zaraz będzie tam na tym statku. Dobrze, idźmy do tego momentu, kiedy już trafia na ten statek. Nic cię nie dotyczy, Halinko. To nie jest twoja sytuacja. Ty tylko ją obserwujesz, jak film. Rozumiem. Zawsze możesz podnieść swoje częstotliwości. Jest tam wciągnięta. Jest tam wciągnięta. Jak ona to wszystko widzi w środku? Niech ci powie, jak ona to wszystko widzi. Niech ci opowie tę strukturę tego statku, co tam jest. Jest dużo gadów. Mhm. Mniejszych. Mhm. Takich, tych drobnych. Mhm. Ale jest jakiś tam... Jeden, który jest taki właśnie z tych takich jakby człowiekopodobnych, duży, olbrzymi, przeolbrzymi. Dobrze. Który jakby przewyższał ten statek kosmiczny. Zaraz do niego wrócimy. Zaraz do niego wrócimy. Teraz chciałabym, żebyś dowiedziała się od niej, jak na tym statku organizowane są grupy duchów ludzkich. Na tym statku lub w ogóle na statkach, które są nad Auschwitz, które zabierały duchy z Auschwitz, duchy ludzkie z Auschwitz. Jak organizują tam ludzi? Co z nimi robią? To znaczy oni, to tak jak powiedziałam, przy tych dzieciach było. Oni już tam czekają. Oni czekają i jeżeli ta osoba jest jakby słabsza albo wystraszona i zdająca sobie sprawę z tego, po prostu jakby są automatycznie nie puszczeni w tym światłem, tylko są przechwyceni. Przechwyceni. Tak. Po prostu chwyceni. Są przechwyceni. Wiemy są o tym. Przechwyceni. Powiedz mi, co sprawia, że to, że są słabsi, a co oznacza, że są słabsi? Co to jest ta słabość, że są przechwytywani? Lęk. Czyli są łapani na podstawie lęku. A teraz powiedz mi, kiedy już są przechwyceni, kiedy są już na tych statkach, jak są zorganizowani, jak są, co z nimi się robi? To znaczy uczy się ich posłuszeństwa. W jaki sposób? Ale nie wiem do czego. Do czego posłuszeństwa? Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw w jaki sposób? Do wykonywania rozkazów jakichś. A co robią, żeby ludzie byli posłuszni? Jakby oni ich przygotowywali do tego, żeby oni z powrotem jakby wracali i łapali innych. Nie wiem, zamieniają ich w coś? Mhm.
tak to wygląda. Do czego, żeby to posłuszeństwo wywołać Tak. u ludzi, czego używają? Jakichś maszyn czy jakichś programów mentalnych? Czego używają? Programów. To jest Programów. program. Tam maszyny nie ma. A jak Tam jest programują? jakby. Czy programują wszystkich ludzi, czy może tylko mężczyzn, czy może tylko kobiety, czy dzieci? Kogo programują? Wszystkich? Większość. Większość. 80%. To co widzę, to tak jakby w te duchy, ale ja tak jakby widziała ich Nie głowy, przejmuj to nie się. jest Mów głowa, tylko to, i co tak widzisz. jakby po prostu były przyciski i tam jakby te czipy były w ten i jakby oni tylko klik, 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 klik i odpowiedni program klik, klik, klik i to Dobra. wszystko. Czy ta kobieta, z którą się wcześniej połączyłaś, czy ona też przeszła takie oprogramowanie? Ona ma jeden klik tylko, a niektórzy mają cztery. A do czego jest jej klik? Do czego służy? Nad nią się jeszcze zastanawiają. Aha. Co z nią zrobić? Czyli jakby to ewoluuje, to nie jest od razu zaprogramowane, tylko ewoluuje z Na czasem? to wygląda. Na Dobrze. to wygląda, że ona ma jeden. A inni mogą mieć po cztery, trzy, cztery, ale ona ma jeden. Czy to znaczy, czy to dlatego, że jest łatwiejsza do manipulowania? Dlatego ma tylko jeden? A ci, którzy mają cztery, byli trudniejsi i bardziej Tak, oporni, bardziej tak, świadomi? tak, Dobrze, tak, dobrze, tak, wiemy to tak. już. To teraz chciałabym, żebyś mi powiedziała, ale możesz cały czas też pytać tej kobiety, jakie byty to wszystko organizują? Gady. Gady. Ilu jest takich gadów na tym statku? 50 przyszło mi tych drobnych. 50. A oprócz tych drobnych, mówiłaś, że ktoś tam jeszcze jest. Tak, taki potężny jeden, tak jakby zarządca, ubrany taki, taki gruby, taki w takich, w szacie takiej długiej. Jak duchy ludzkie na niego reagują? Widzą go? Nie. Nie. Nie, Dlaczego tylko jest mają kontakt. niewidoczny? Bo jest jakby świetlisty. Czyli uważają, że to jest jakaś dobra postać? Tak, tak. Ale ty tak nie uważasz? Nie. 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 Co różni ciebie od nich, że ty od razu go rozpoznałaś? A ja nie wiem. Nie wiem. Świadomość? To, że ta sytuacja cię nie odczucie, dotyczy? Odczucie moje. Nie dałaś i się nabrać. Nie. Nie. Dobrze, nie. Dobrze. To jest twoja świadomość. Powiedz mi teraz, czy te duchy ludzkie są wykorzystywane do jakichś eksperymentów lub operacji? Tak. Dobrze. To teraz zobaczymy sobie po kolei taki eksperyment lub operację i chciałabym, żebyś wybrała mężczyznę i powiedz mi, jaką operację lub jaki eksperyment przeprowadzają na mężczyźnie, którego wybrałaś, wyłoniłaś z tej grupy duchów. Co to za eksperyment? To znaczy, jak, czy ja dobrze rozumiem? Czy chodzi o to, on jako duch, jak jest eksperymentowany, czy jako ten człowiek, bo mi przychodzi do głowy, co z nim wcześniej robiono, z tym człowiekiem, który ma cztery czipy w czole. Czyli zanim umarł, jeszcze w Auschwitz. Nie, tak, nas zanim interesuje. Umarł w Auschwitz, to nad nim po prostu już na pracowano. Stole leżał goły, goły i jakby były jego organy badane, szczególnie Dobrze. Organy męskie. Dobrze, dlaczego? ale teraz nie wiem. Chciałabym, żebyś tego samego mężczyznę zobaczyła już na tym statku, jako ducha bezcielesnego i powiedziała mi, jakie eksperymenty są na nim przeprowadzane tam na tym statku, kiedy już jest bezcielesny. No tam właśnie mu to, w tą istotę cielesną, to mówię, te cztery czipy takie ciemne ma tam włożone i tam tylko do klikania. I teraz w zależności, który czip kliknął, który tam kliknął czip, to on będzie wykonywał ich polecenia.
A idź do takiego momentu, dokładnie policzę od 1 do 3, a ty znajdziesz się w takim momencie, w którym na tym mężczyźnie wykonywany jest jakiś eksperyment bądź operacja na tym statku, kiedy ten mężczyzna już nie ma ciała. Liczę od 1 do 3. 1, 2, 3. Jesteś już na sali operacyjnej bądź w laboratorium. Co z nim robią? Wychodzi jakby jeszcze druga osoba, czyli jakby chcieli stworzyć nową istotę. Nową istotę, czyli wyciągają jego esencję? Wyciągają z niego esencję. I teraz tę esencję, ta esencja, to ja widzę jako takie światełko wyciągnięte i wkładane do drugiej esencji. Po to, żeby stworzyć nowy stworzyć byt. Stworzyć nowy byt. Halinko. Nowy o silnej energii. A teraz chcę, żebyś poszła do momentu, kiedy ten nowy byt w jakiś sposób się rodzi. Aha. Jak ten byt wygląda? Kto to jest? Czy to jest człowiek? Nie, to nie jest do końca człowiek. To jest człowiek jakby... Czy to jest hybryda? Hybryda z dwóch ludzi. Dwóch mężczyzn. Mężczyzn. Stworzone jest coś, ale jeszcze jest dodane. Czyli jakby jeszcze miały... Jeszcze inne DNA, czyli jeszcze inne obce DNA. Miały trzy rodzaje DNA. A to trzecie jest gadzie? A to trzecie jest tak, gadzie. Powiedz mi, czy taki byt, taka istota będzie inkarnować na Ziemi w ciele fizycznym, czy nie? Pierwsze, co przychodzi ci na myśl. Tak. Tak. Nie od razu. Nie od razu. Ale jakbym zobaczyła tą istotę w tunelu, że ona już jest przygotowywana, tam już była przygotowywana, ona jakby czekała w tunelu Dobrze. Na wyjście i tak. Czym będzie się charakteryzować taka istota ludzka, zhybrydyzowana? Pierwsza cecha, jaka przychodzi ci do głowy. Czasami dobra, czasami bardzo zła, okrutna. Dobrze. Halinko, to teraz poszukaj kobiety, na której przeprowadzane są eksperymenty tam na tym statku. Podnieś swoje wibracje, pamiętaj, że tego to wszystko cię nie dotyczy. Jesteś tylko reporterem szukających rzetelnych informacji. Poszukaj kobiety, na której ducha kobiety, na której przeprowadzają tam eksperymenty. I idź do takiego momentu, w którym ten eksperyment się odbywa. Jest kobieta, która jakby bezcielesna, ale ona leży, ona nie stoi, bo przeważnie stoją. Już jest ona w trakcie... leży i jest, ona jest jakby, jakby była po prostu spłakana, bo coś straciła. A jaki eksperyment tak, przeprowadzają? Przeprowadzają na niej ten eksperyment teraz, aha. Co ci się pojawiło? Powiedz mi. Ciąża. Ciąża. Czyli jest w ciąży z jakimś jakby... bytem, tak? Ciąży jakbyś włożono w jej to esencję, ja już widzę ten brzuch nawet. Czy z tej ciąży rodzą się ci mężczyźni, o których mówiłaś wcześniej? Tak, to są te gady takie z tymi cienkimi łapami, nogami i z tym. Tak, i to dosłownie z takiej jednej ciąży, to ona może i 15 ich dać, bo one malutkie i później one jakby rosną i one Ale się powiedz tak... mi. To są typowo gady, czy to są te hybrydy? Co ona rodzi? Ona rodzi gady. Gady. Ona rodzi, czyli na kobietach przeprowadzają eksperymenty rozrodu ich gatunku. Akurat tej kobiety. Czyli mężczyzn po prostu reprodukują w inny sposób, a kobiety są jakby do noszenia ich ciąży. Dobrze, dobrze. To teraz znajdźmy dziecko, na którym przeprowadzane są duch dziecka, który zmarł w Auschwitz i na którym przeprowadzany jest eksperyment. Idźmy do momentu tego eksperymentu. Na tym statku nie ma dzieci. Na tym statku nie ma dzieci, ale mówiłaś mi, że był drugi statek z dziećmi. Tak, idźmy jasne. Na ten drugi statek. Ale zanim pójdziemy do eksperymentu, powiedz mi, dlaczego jest taki podział, że na jednym statku są kobiety i mężczyźni, a na drugim dzieci? Pierwsza rzecz, która przychodzi. Inny zarządca. Inny zarządca. A dlaczego ten chciał akurat dzieci? Pierwsza rzecz, która przychodzi. Lubi dzieci. Bo? Bo są delikatne, bo można z nimi wszystko robić. Jakby je lepić.
zgodnie z tym, co on pragnie. A kto jest tym zarządcą? Ale tu widzę postać z twarzą kobiety. Nie daj się oszukać. Wiesz, że jesteś reporterem, umiesz zdobywać informacje. Powiedz mi, co to jest za byt? Jaki jest jego DNA? Reptilian. Reptilian, czyli zarządza tym również gad. Dobrze. Tak, gad, to teraz... ale inaczej wygląda. Inaczej wygląda. O, teraz już się troszeczkę przekształca, już nie jest kobietą. Jasne. Nie, nie, nie. Więc nie, już on oszukiwał te dzieci, przyjmując postawę... Kobiety. Kobiety, tak. Mhm. Takiej dobrej, tak. Takiej matki, oczywiście, bo to są osierocone dzieci. Dobrze, to teraz, Halinko, poproszę cię, żebyś poszła bezpośrednio do momentu, w którym przeprowadza się jakiś eksperyment na którymś z tych dzieci. I powiedz mi, co widzisz. Chłopiec. Chłopiec, dobrze. Co się dzieje? Opowiedz mi o tym eksperymencie. Co z nim robią? Jeden chłopiec jest na stole, ale ich jest jeszcze pięciu innych na innych stołach. I przy każdym stole stoi taki, no jakby chirurg, jasne, ale to nie jest chirurg typowy dla nas. To jest pewnie reptilian jakiś. Tak, to jest coś takiego, który tam... I co teraz? I teraz? Co chcą zrobić? Informacje są wszędzie, a ty jesteś reporterem, świetnie potrafisz je znaleźć. Jak jest cel tych eksperymentów? Co chcą zrobić tym dzieciom? Z genitaliami coś robią, jakieś zabiegi, jakieś nie wiem, hormony, coś tam po prostu chcą w tych ich nasionach, coś tam chcą po prostu zmienić po to, żeby sperma miała inne właściwości. Inne właściwości, kiedy już inkarnują, tak? Tak, tak, tak. Ponieważ... Żeby zapłodnić później istotę, która będzie miała jakby zmienione DNA, bo to DNA, jakby te reptyliany po prostu strzykawkami tam wstrzykiwali te jakby, żeby po prostu plemniki się zmienić te plemniki. I te plemniki dopiero po ich inkarnacji będą aktywne. To są dzieci, to nie są dorosłe, jasne, są dzieci, oczywiście, ale one są przygotowywane do tego. Dobrze. To teraz pójdziemy zobaczyć jeszcze czwarty typ osoby, z którychkolwiek z tych dwóch statków. Chodzi mi o to, żebyś znalazła ducha człowieka, który przed śmiercią w Auschwitz był chory, miał jakąś chorobę, czy wywołaną sztucznie, czy naturalnie, umarł w Auschwitz, bo był chory. Znać taką osobę. Tak, widzę. Sucha, znaczy sucha, Boże. Kobieta, tak? Tak, cienka. Nie, to jest mężczyzna. Mężczyzna. Tylko jako istota. Tak wycieńczona. Powiedz mi, kiedy już jest duchem... Że to już jest pół człowieka. Pół człowieka. Widzisz go na poziomie już ezoterycznym. Widzisz już, że jest takim suchym duchem, tak? Tak. Dobrze. Powiedz mi, jakie eksperymenty na takim typie człowieka są przeprowadzane? Idź bezpośrednio do tego eksperymentu i powiedz mi, co widzisz. To znaczy, człowiek ten był wycieńczony i na nim były robione badania, jak ciało, jak organizm reaguje na pewne zabiegi. Brak jedzenia. To było na poziomie fizycznym. Fizycznym. Ale teraz jesteśmy na statku i chciałabym... Na poziomie energetycznym. Tak, aha, jakie, rozumiem. Jakie zabiegi, jakie operacje, eksperymenty są na nim przeprowadzane już po jego śmierci? Człowiek. Idź bezpośrednio znowu do takiego eksperymentu. Znowu zabrali go. Wszystko widzę na stołach takich. Dobrze, w porządku, stoło jest oczywiście. Takie na stole. I co oni tam robią na tym stole? Nie masz żadnych ograniczeń. Chcieli po prostu wypełnić czymś to ciało. Czym? Jakąś taką mazią. Taką mazią zrobić jakby z tego człowieka tak wycieńczonego, z tego właśnie mówię energetycznie, człowieka, którego można sztucznie wypełnić. Sztucznie wypełnić, to jest ich cel, tak? Czyli wypełnić esencję ludzką ich materią. Ich materią, taką mazią. Czemu będzie służyć ta ich materia?
Czy będzie służyć dopiero po jego inkarnacji? Będzie go czymś cechowała? Tak. Jeżeli ten człowiek będzie po inkarnacji, to on będzie jakby tą mazią energetyczną rzucał na wszystkie strony. Czyli co się będzie działo? Negatywną postacią, bo osoby, które będą z nim przebywały, będą się źle czuły. Czyli to będzie taki wampir energetyczny, tak? Tak, to będzie taki wampir. Ja tak widzę, jakie takie maziowe, takie rzucane, tak jak taką kulką, taką mazią. Znaczy to nie kulka, taka maź, takie coś rzucone. A powiedz mi, ktoś, kto otrzymuje taką kulką maziową, jak się czuje? Co się z nim dzieje? To tak jakby dostał obuchem w głowę i zaczyna źle się czuć. Jest osłabiony, jest jakby jego energia słabnie i on... Czyli tak naprawdę ten człowiek przekazuje swoje własne osłabienie. Tak. Takie osłabienie, z jakim skończył życie w Auschwitz. Tak, to przez... I ten człowiek tak źle pracuje, źle funkcjonuje, nie radzi sobie w życiu, bo on dostał właśnie tą taką mazią. Dobrze. Zainfekowany tą mazią. Dziękuję Ci za tę część o eksperymentach. Chciałabym, żebyś teraz zobaczyła te... Czy mogę, przepraszam, polecieć do łazienki? Nie wiem dlaczego, oczywiście, ale muszę lecieć. Ale tak, bardzo spokojnie, poczekaj, bardzo spokojnie. Otwórz oczka, zdejmij słuchawki. Przepraszam, ale muszę... Nic się nie dzieje. Już jestem, przepraszam. Nie ma za co, nie przepraszaj, zamknij oczka. Już. Oh. Rozluźnij się. Wracamy na ten statek. Jesteś tam? Na ten statek z dziećmi? Wróćmy w ogóle. Możesz jakby w ogóle wyjść na razie z tych statków. Wszystkie informacje już masz. Patrz sobie na oba statki. I chciałabym, żebyś mi teraz powiedziała, czy te duchy ludzkie, które zginęły w Auschwitz, czy one na tych statkach są przygotowywane do reinkarnacji? Takie jest zamierzenie. Takie jest zamierzenie. Gdzie odbywa się to przygotowywanie do reinkarnacji i w jaki sposób? Na tych statkach? Nie. Gdzie? One są przekazywane. Ja widzę po prostu, jakby to był taki energetyczna energetyka. One jakby są wysyłane w inną przestrzeń. Kto jest w tej innej przestrzeni? I tam jest taka kula, jakby świetlista kula. I teraz tam oni są przygotowani, oni tak jakby czekali. Osoba, która zadecyduje ten, a kto ten decyduje? Właśnie, ten, który to organizuje. Czyli ten z tej szacie długiej, ten, który nazwała świetlistym? Tak. To jeżeli on zadecyduje, że ta osoba już jest gotowa, przygotowana do tej reinkarnacji, więc on ją wysyła właśnie jakimś takim, tak jak kulomiotem, prosto w taką kulę świetlistą i tam on jest przygotowywany jakby energetycznie do inkarnacji. To teraz jak już jest gotowy, mi, to jest gotowy. To teraz powiedz mi, skoncentruj się na tych, czy w ogóle, czy wszyscy ci ludzie będą z powrotem inkarnować na Ziemi, czy będą też wysyłani w inne miejsca? W inne miejsca. A będzie ktoś, kto będzie wysyłany z powrotem na Ziemię? Tak. Tak? To skoncentrujmy się na tych, którzy będą inkarnować na Ziemi. Powiedz mi, dlaczego ci ludzie wracają na Ziemię i czy będą inkarnować w jakimś konkretnym miejscu? Ha.
Dlaczego akurat ci na Ziemię? Tak, idą na Ziemię, ale będą inkarnować na tych terenach, tam gdzie wojny się toczą. Tam, gdzie będzie jakiś konflikt. Czyli gdzie? Musi być konflikt. No przyszła mi do głowy Syria. Syria. W tym momencie Syria mi przyszła do głowy. Czyli ci ludzie, którzy zginęli po II wojnie światowej, obecnie są inkarnowani w Syrii. Oni w Syrii. W Syrii. Dobrze. To są islamiści Syria. Dobrze. Tak, dostałam odpowiedź. A dlaczego akurat ta grupa, powiedziałaś mi, że była grupa ludzi, która została wysłana na inkarnację w inne miejsce, a dlaczego ta grupa ludzi właśnie na Ziemi? Dlaczego właśnie ci na Ziemi? Bo ci byli najbardziej posłuszni i ci ulegli tej jakby temu szkoleniu, jak być okrutnym. Okrutnym. I ci zostali jakby dla nich nagroda, bo to było im tak przedstawione, że to jest nagroda, że oni wracają na ziemię, wynagrodę, ale to okrucieństwo poprzez te wszystkie zabiegi, jakie były robione na nich, jest jakby przygotowane właśnie ci ludzie do okrucieństwa. Do okrucieństwa. Dobrze, to jest ich jakby cel, ich wcielenia. Ich tak, od razu to jest, to tak jakby było zaprogramowane, że oni tacy mają być. I powiedziałaś mi wcześniej, że za cały ten proces tego od przechwytywania tych ludzi do ich decyzji o ich ponownej inkarnacji jest odpowiedzialny ten wielki byt, tak? Tak. Dobrze, to teraz się na chwilę na nim skupimy. Pamiętaj o tym, że ty masz wysokie częstotliwości, on cię w żaden sposób nie dotyczy, nie może cię dotknąć, nie może ci nic zrobić. Chciałabym, żebyś mi go opisała dokładniej. Skąd czerpie to światło, o którym mówiłaś? Powiedziałaś, że inni widzieli go jako postać świetlistą, ale ty nie. Tak. On jakby jest w stanie zmieniać swoją postać ze świetlistej, w zależności od sytuacji, i świetlista i cielista, i taka, że w zależności kto na tą istotę patrzy. A skąd on bierze światło? Idź do jednego promienia. Na koniec. Na koniec tego promienia. Co ja się Gwiazda, znajduje? Gdzieś taka, gdzieś jakaś taka, gdzieś jest takie miejsce właśnie, to jest to miejsce, o, to miejsce, gdzie są wysyłane te osoby do reinkarnacji, bo to ja widzę jako kula taką świetlista. Czekula, to kulę świetlną, czyli taką tak pobiera z duchów ludzkich. Tak, tak naprawdę to tak, światło. Tak, dobrze. Tak. A powiedz mi, a przypomnij mi, jakie jest jego DNA? Pierwsze, co ci przychodzi, pamiętaj, że umiesz no już gady, zdobywać. To są gad, to są, to jest gad, ale to jest nie tyle gad kompletnie, to jest jakby człekogad. Czyli jest hybrydą. Jest hybrydą, na 100% jest hybrydą. A to DNA, które mówisz, że jest jakby ludzkie, jest na pewno ludzkie czy humanoidalne? Humanoidalne. Humanoidalne. Dobrze. Dobrze. Halinko, to teraz poproszę cię, żebyś patrząc na ten byt powiedziała mi, czy on jest bezpośrednio lub pośrednio związany z Adolfem Hitlerem. Pierwsza odpowiedź. Tak. Tak. To skoro on jest powiązany z Adolfem Hitlerem, to bardzo łatwo po sznurku trafisz do Adolfa Hitlera i chciałabym, żebyś zweryfikowała DNA Adolfa Hitlera. Jesteś bardzo dobrym reporterem, więc bardzo szybko to znajdziesz. Jest. Znalazłeś go? Tak, DNA to nie jest, to nie jest człowiek, to nie można powiedzieć, że on jest to powiedz, człowiekiem. Jak jest DNA Słuchaj, Hitlera? Ja widzę jego Hitlera oczy, to tak jakby były gadzie oczy. Jakie jeszcze DNA tam jest? Tylko gadzie? Gadzie oczy takie te. Ja widzę gada w nim. Gada w nim, ale jest tylko gadem, czy jest czymś więcej niż gadem? Ale jeszcze jest takim, jak ma cząstkę, kształt. Jakby od dołu to on jest człowiek. Człowiek, czyli jest hybrydą. Od dołu jest hybrydą. Ale jakie jeszcze DNA? Ale ja nawet nie wiem, jakie jeszcze mogą być DNA. Nie musisz znać nazw. Powiedz mi, czy jest więcej DNA niż gadzie i człowiecze w nim.
Jest jeszcze coś. Jest. Jest, tak, jest, jest, ale ja nie potrafię tego nazwać. Dobrze, a teraz ta trzecia cząsteczka. Gdybyś miała zobaczyć istotę, która jest całkowicie z tej trzeciej cząsteczki zbudowana, to co ci to przypomina? To trzecie DNA. Jakieś zwierzę, jakiś kształt, jakąś Płas. płas. Płas, taki płas wijący się taki. Dobrze. I to są trzy. Tak, to jest i to. Tylko te trzy Tak. cząsteczki budują DNA Hitlera, czy tak? Te trzy DNA różne. Nie byłabym taka pewna. On że tam, jest on ich więcej. W ogóle, on przychodzi mi do głowy 10. 10. 10. Halinko, podaj mi tylko z tych 10 te, które rozpoznajesz. Mamy gada, mamy człowieka, mamy płaza. Co jeszcze przychodzi ci do głowy? Pierwsze rzeczy. Zwierzę. Zwierzę. Zwierzę, tak, zwierzę z takim tym jakby czubem na głowie. Jednorożec? Nie wiem. Tak, Czy jedno, takie nosorożec? coś, jak jednorożec, jak Dobrze. jednorożec. Ale ja tam widzę i konia, ja tam widzę. Konia. I takie jak modliszki, takie. Modliszki, czyli insektoidy. Modliszki. Tak, takie właśnie te latające. I tego jest dużo, tych latających. I to Powiedz cały mi, Hitler. dobrze, Oh. więc jest zbudowany z wielu po Tak. prostu różnych DNA. Tak. Co, jaką charakterystykę mu to daje? Okrucieństwa, bezwzględności, bez uczucia. To tak, jakby nie miał w ogóle własnej świadomości, bo świadomość to jego jest zlepkiem tych wszystkich, Jest mieszaniną, a to zatem jest nie tworzy mieszanina. jedności. On Rozumiem. w ogóle nie wie, że jakby nie wiedział, jako człowiek, on nie wie, że on, jaka jest rzeczywistość, bo on nie jest w stanie tego ogarnąć, bo on jako on nie istnieje, on istnieje Jasne. do połowy. Halinko, chciałabym, żebyś, ponieważ już poznałaś Hitlera, chciałabym, żebyś cofnęła się do takiego momentu, w którym dokonano decyzji o jego inkarnacji jako Hitler. Idź do tego momentu. Powiedz mi, gdzie jesteś i co widzisz. Znowu jestem na tej kuli czerwonej. Dobrze. I widzisz tam tego Hitlera? On już jest taką hybrydą? Tak, tak. Najpierw to jest jako taka maleńka istota Dobra. i robią z nim, po prostu jakby dolepiali do niego coś. Jasne. I idź Jakby do tego. dokładali różnych tam świetlistych substancji, bo to oni jego tam lepią. Jasne. I te substancje to są właśnie te wytwory z tych różnych bytów, tak, te różne DNA. tak. Dobrze. Idź do przodu, do tego momentu, w którym jest to spotkanie dotyczące jego inkarnacji, w którym decyduje się o jego inkarnacji jako Hitler. Idziemy tam. Jesteś w tym momencie. Powiedz mi, co widzisz? Widzisz Hitlera? Jest już gotowy, ulepiony z tych wszystkich DNA? Tak, już jest Dobrze. ulepiony. Ja Kto już z go nim widzę. jest? Dobrze, kto z nim jest? Ten świetlisty człowiek. Powiedz mi teraz, jak przebiega ich rozmowa? Jak to wygląda? Na jakich warunkach inkarnuje Hitler? Co mu mówią? Co mu mówią? Idziesz tam, Tak po prostu? kroczysz, idziesz tam, kroczysz i wykonujesz rozkazy każdej tej istoty, która. I on idzie jako eksperyment. Jasne. Jako ich eksperyment stworzenia istoty z wielu istot. I ten świetlisty człowiek po prostu jakby badał jego, jaka będzie jego reakcja w różnych sytuacjach istoty, która nie ma własnej świadomości. Czyli Hitler się godzi na tę inkarnację? Hitler się godzi inkarnację? Na to, on się godzi na to, bo tak naprawdę jemu było wszystko jedno, bo on został, on nie miał już swojej, on po śmierci, po jakby przedtem, on był jakby człowiekiem, ale po jak już wcześniejsza jego reinkarnacja, wcześniej, kiedy on żył, był normalnym człowiekiem, mężczyzną. I w tej kuli zaczęto mu lepić te... I po śmierci jego, wcześniej zanim jako Hitler, tak. Więc on był normalnym człowiekiem. A dlaczego, powiedz mi, dlaczego wybrano akurat jego do tego zlepku, do tej hybrydyzacji, do tego, żeby został Hitlerem? Dlaczego akurat on? Pierwsze, co przychodzi ci do głowy. Jaka była jego charakterystyka, że właśnie on?
Przychodzi mi do głowy, że był dobrym człowiekiem i jak można z dobrego człowieka zrobić złego? Czyli to jest ten eksperyment, tak? Eksperyment. Że z dobrego człowieka tak. Ekstremalnie... Ekstremalnie, jaka będzie jego reakcja na różne sytuacje. Człowiek, który tak naprawdę no nie jest człowiekiem. Nie ma swojej świadomości, nie ma uczuć. Do tego, żadnych. Żeby go tak zmienić, właśnie przyczyniły się te różne DNA, czy tak? Tak. Czy coś jeszcze oprócz tego? Co się mogło przyczynić? Nie, właśnie to, co zrobiono na tej kuli, jak go przygotowano i ja właśnie widzę, jak on już jest, to tak jakby z malutkiej istoty zrobić ten eksperyment, powciskać w niego wszystko, co się da. A powiedz mi tylko jeszcze, dlaczego Hitler zgodził się, będąc tym duchem, będąc przed wcieleniem jako Hitler, dlaczego zgodził się na to, żeby właśnie przeprowadzano na nim ten eksperyment, żeby mu dokładano tych DNA? Dlaczego się zgodził? Coś mu obiecano? To tak jakby to był słaby człowiek, który sobie nie radził, był dobrym człowiekiem i on marzył o tym, żeby być bardziej jakby okrutnym, żeby dać sobie radę, bo on to tak wygląda, jakby dokuczano jemu w jego wcześniejszym życiu i on sobie nie radził. I sądził, że jeżeli się jak odrodzi, się temu podda. Podda się temu, to on będzie takim twardym, mocnym człowiekiem. Dobrze, już rozumiemy. To teraz powiedz mi jeszcze, czy przed inkarnacją jako Hitler, czy był świadomy tego wszystkiego, co zrobi na Ziemi, będąc Hitlerem? Nie. Nie. Nie, absolutnie. Dobrze, potwierdzasz mi, że o inkarnacji jako Hitler decydował ten byt, którego nazwałaś tak. Świetlistym, ten wielki? Tak. Ten reptiloid, tak. Który zmienia formę. Dobrze. Powiedz mi, skąd pochodził Hitler i kim był? Zaczęłaś już mi mówić o tej wcześniejszej inkarnacji Hitlera, ale czy widzisz jego pochodzenie, zanim stał się Hitlerem, zanim reinkarnował? Grekiem. 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 I co robił? Grecji. Kim był? Normalnym człowiekiem, jak to powiedzieć. Czy widzisz jego zawód? Co robił? Tak jakby był sklepikarz. Sklepikarz, tak dobrze. Tak był sklepikarz. Szczupły, drobny człowiek, uczciwy, ale ciągle ktoś mu jakby dokuczał, ciągle jakby miał pod górkę. Dobrze. Powiedz mi teraz, czy ta misja Hitlera jako Hitlera, tego, żeby siał tyle zła, została zaprogramowana przed jego inkarnacją, czy to już, czy ten projekt narodził się już po jego narodzeniu w ciele Hitlera? Wcześniej ten projekt już tylko czekano na osobę, która jakby ulegnie temu. Czyli tak naprawdę ten projekt zaistniał jeszcze przed tym, zanim znaleźli esencję Hitlera. Tak, już po prostu to już było gdzieś tam w projekcie, w planach to było. Kto jest odpowiedzialny za to zaprogramowanie, za ten program? Ach, teraz to widzę takie trzech takich trójce podobnych istot świetlistych. Takich jak ten, tego jednego? Tak. Czy wśród tej trójki jest ten, którego widziałeś wcześniej, czy to jest osobna trójka? Nie. I on jest wśród nich, tak? Nie. Trójka jest osobno, bo ja ich widzę z boku, a ten jest po prostu jakby podwykonawcą tamtych trzech, którzy naradzają się I oni przekazują swoje decyzje. Przekazują temu, tak. Powiedz mi, gdzie oni się znajdują? Oni się znajdują jakby w innym wymiarze. W ogóle jakby, to jest tak jakby inny wymiar. Otwierają się wrota. Oni sobie wychodzą jako takie istoty. Byty świetliste, tak. Świetliste. I mają to tak, jakby one mogły sobie lewitować. A powiedz mi. Idą sobie gdzie chcą i właśnie mają kontakt z tą istotą, z tym bytem takim. Oczywiście, bo to jest ich pracownik. Jasne. Tak. Tylko teraz powiedz mi, ponieważ ty już świetnie potrafisz ich rozpoznawać, czy to naprawdę są byty świetliste, czy to jest ich przebranie, a to światło czerpią. Przebranie. A co jest pod tym przebraniem? Jakie DNA jest pod tym przebraniem? Przychodzi też hybryda. To jest takie nie to ci tamto, ale
Ale bardziej takie, to jeszcze jest coś innego. To jest tak jakby taki zwierz olbrzymi. Co ci najbardziej przypomina? Takie niedźwiedziowate. Niedźwiedziowate, dobrze. Czyli znowu mamy do czynienia z wieloma DNA. Tak. Powiedz mi, czy ci ludzie, którzy zginęli w Auschwitz i są pod władzą tej trójki, czy mają świadomość, że istnieje ta trójca? Nie. Dlaczego nie ma dostępu do tej trójki? Musi się kontaktować, to jest tak jakby połączenie energetyczne, świetliste jest między tym jednym. Jest hierarchia, tak? Jest hierarchia i on połączony jest jakby tym, tak jak laserem, światłem laserowym, połączony jest właśnie z tamtą trójcą i oni się wymieniają informacjami. Powiedz mi, rozumiem, że oni są ostatnim elementem, do którego dociera energia i światło ludzkie, czy tak? Ta trójca? Tak. Z tych duchów ludzkich, z których wyciągane jest to światło, później przekazywane temu wielkiemu, który zajmuje się inkarnacją tych ludzi, od niego płynie do tej trójki? Nie, jeszcze coś jest. Jeszcze, czyli bezpośrednio też od ludzi płynie do nich? Właśnie, że od ludzi. Od ludzi, tak, dobrze. Od ludzi. Od ludzi, tak, którzy nie mają pojęcia o tak, nich. Tak, nie mają pojęcia. To są takie smugi. To jest tak jakby z takiej smugi wchodzi w taki jakby snop od tych wielu ludzi, czyli on jest, ten snop jest duży i on się zmniejsza i dochodzi z dużą siłą do tej trójki. One po prostu tym się żywią. Żywią, jasne, to wiemy. Halinko, wracamy teraz do kwestii Hitlera i do tego, co działo się w Niemczech. Powiedz mi, czy znając już te wszystkie byty, tą trójcę, tą całą hierarchię, czy chciano hegemonii rasy aryjskiej na Ziemi? Dominacji Nie. rasy aryjskiej? Nie. 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 Okej. Okay. Powiedz mi, dlaczego projekt właśnie dotyczący tej rasy aryjskiej na Ziemi spalił na panewce w wyniku upadku Niemiec w czasie II wojny światowej? Dlaczego to nie wyszło? Bo nie mogło wyjść. A dlaczego nie mogło? Bo wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi i nie może być rasy nad rasą. Nie może być tak. Więc to gdzieś tak jakby ktoś przeszkodził w tym. A powiedz mi, czyj to był projekt? Czy to był projekt czysto ludzki z poziomu tutaj ziemskiego? Czy to był jakiś projekt właśnie, w którym brały udział te byty? Które... Zawsze byty, jeżeli chodzi o takie, to gdzie jest jakiś konflikt albo... Właśnie w tym przypadku, żeby jakąś tam rasę zniszczyć, to zawsze byt. To jest byt. Nie. Ale dlaczego wybrali tą rasę aryjską akurat? Co mieli na celu? Co mieli na celu? Jest to specyficzna rasa. Dlaczego? Co jest takiego specyficznego w tej rasie? To rasa germańska, prawda? Tak. Co jest specyficznego w rasie germańskiej? Czują się nad ludzie. Czyli tak naprawdę to, co jest specyficznego, to ich sposób myślenia o ich samych? Sposób myślenia o ich samych, tak. A skąd ten sposób się wziął? Czy on jest czysto ziemski, czy właśnie został zaprogramowany przez te byty? Zaprogramowany. Nie jest to czysto ziemski, nie. A dlaczego właśnie oni zostali tak zaprogramowani? Pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy. Zostali wybrani, bo są rządni władzy. Rządni władzy. Czy ten program tego wywyższenia rasy aryjskiej hegemonii był związany stricte z wywołaniem II wojny światowej? I tak, i nie. Nie. Te inne, po prostu to był początek, a inne kraje, to znaczy kraje, może to nie chodzi o ludzi, to chodzi o rząd. Jakby chciały wykorzystać moment i też poszerzenia swoich terytorium. Także to jest i tak, i nie. Dobrze, zostawmy to. Halinko, chciałabym, żebyś teraz poszła do momentu, w którym umiera Hitler i zobaczyła to energetycznie. Gdzie jesteś, co się dzieje? Zostawiamy całkowicie sferę fizyczną. Chcę, żebyś mi opowiedziała wszystko, co dzieje się energetycznie. Jak umiera Hitler? Co się dzieje? Gdzie jesteś?
Jestem, Hitler umiera, Gdzie ale jesteś? wychodzi światło i znowu jest schwytany przez gady reptylianów. Przez Znowu tych jest samych, schwytany. którzy go tu wysłali? Niekoniecznie tych samych, nie, ale podobnych, tak. To znowu to, tak, to jest coś takiego, jak te dzieci, które były chwytane, to też na drodze tego jest. Światła, na drodze tego światła po prostu jest już zblokowane. Ale ponieważ, o właśnie, ponieważ on nie był jako on, więc on tego światła ma, każda z tych cząstek, z której on był jakby ulepiony, wysyła swoje światło i to znowu jest też łapane. Aha, dobrze, ale powiedz mi, jak umiera? Dokładnie jak widzisz moment jego śmierci. Leży. I co się dzieje? On jakby się podtruł. Podtruł się, dobrze. I teraz widzisz, jak opuszcza, otruł się. I widzisz tak. już, jak opuszcza swoje ciało fizyczne. Dokąd idzie po śmierci? On został schwytany, bo on... Schwytany, ale dokąd go zabrano? Ha! Powiedz mi, dokąd dokładnie? I teraz, teraz jest jakby narada tych wszystkich istot. Tych, których już widziałaś, które już znasz? Tych, których widziałam, to nawet to są już właśnie te takie drobne, ty pomocnicy, którzy... Te cienkie łapy, nogi, tam ci z najniższej hierarchii po prostu chwytają każdy swoje jakby swoją cząstkę z tego zabiera. Hitlera. Tak, zabiera i teraz... Dokąd idzie jego esencja? Jego esencja idzie teraz na olbrzymi stół operacyjny. Jej, jej. I co tam się dzieje? I teraz... Teraz wyższej rangi gady stoją dookoła stołu i mają jakby cząstki energetyczne, te jakby te światełka z tych wszystkich, z czego on się składał. Z tych DNA, tych. Wyciągają i co oni, to, tak? Tak. I oni chcą stworzyć... Ha! Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, co chcą stworzyć? Unicestwić. Unicestwić tę hybrydę, którą sami stworzyli? Co sami stworzyli. Powiedz mi, dlaczego chcą to unicestwić, skoro to był tak duży projekt dla nich i tak ważne osobistości ich się zajmowały jego inkarnacją? Bo stworzyli coś, czego nie przewidzieli, jaka będzie... konsekwencja? Jak będzie te konsekwencje, na tak ziemi? Jak będzie reagował na Ziemi, taka hybryda, taki stworzony, że to nie jest ktoś, kto myśli jako... że do tego, żeby podjąć decyzję, trzeba mieć jakby świadomość własną, a nie ileś tam tych świadomości, bo to powoduje zakłócenia. I to im się wymknęło spod kontroli, bo to jest niemożliwe do ogarnięcia. To tak jakby chciało się mieć przywódcę, a tych przywódców jest 10. Nawet 10, każdy ma dobrze. Zdanie. Jest dobrze. To niemożliwe. A powiedz mi, co dokładnie takiego Hitler zrobił, że im się wymknęło, że im się nie spodobało? Do czego się takiego przyczynił? Co spowodowało, że podjęli decyzję o unicestwieniu tej hybrydy? Dlatego, że za dużo ludzi zginęło. Aha. A muszą mieć też tych... też tu na Ziemi mamy te człowieka z hybrydy też, które są między nami i też te osoby ginęły. I to czyli im się tracili swoich ludzi. Tracili swoich ludzi. Za dużo swoich ludzi też zginęło. Dobrze. To teraz powiedz mi, gdzie obecnie znajduje się ta istota, która była wcielona jako Hitler? Gdzie on teraz jest? Hitler teraz. Będziemy go nazywać Hitler, no bo tak go znamy. Tak, bo był Hitlerem, ale teraz to on już, ta świadomość nie istnieje. Gdzie ta jest? I tylko, że ja mogę powiedzieć, że on jakby gdzie jest ta jego cząstka pierwotna? Gdzieś jest zamknięty w jakiejś kulce do oczyszczenia. Po prostu on musi się oczyścić i wrócić jako
może nie jako ten człowiek, który był, jak ja powiedziałam, był Grekiem, ale też będą przygotowywali jakiś program, ale nie na taką skalę. Czyli cały czas jest on w ich wróci, rękach. Tak, on wróci, dobrze. Ale nie jako ten Hitler, jaki my mamy wyobrażenie. Wróci jako przeciętny człowiek pewnie. Jako przeciętny człowiek wróci oczyszczony, bo to będzie też dla nich plan, jak można z takiego potwora, bo z tych iluś tych DNA, znowu zamienić... Na normalnego człowieka. Na normalnego człowieka, przeciętnego człowieka, tak. Dobrze. A gdzie on się urodzi? To nie jest nasza już sprawa. Hańko. Nie ma, tak. On jest na razie przygotowany, on musi po prostu zmienić się. Halinko, to było ostatnie pytanie. Byłaś niemożliwe. Cudownym reporterem. I teraz chciałabym, żebyś się od tego wszystkiego, absolutnie wszystkiego i wszystkich odłączyła. Pstryknę palcami i ty będziesz całkowicie odłączona. Gotowa? Mhm. To już. Okej. Okay. Nie ma żadnej energii po tej sesji, która by została w tobie. Niczego nie pamiętasz. Wszystko po prostu zniknęło, jakby się rozpłynęło całkowicie w powietrzu. Nie ma w tobie absolutnie nic tego. Tak jest. I teraz spędzimy sobie kilka chwil na tym, po to, żebyś spokojnie sobie wróciła do teraźniejszości, odzyskała swoje najlepsze częstotliwości. Więc pierwszą rzeczą, o którą cię poproszę, to żebyś zrobiła dla siebie coś, o czym zawsze marzyłaś. Ponieważ tam możesz, jesteś absolutnie nieograniczona niczym i możesz kreować wszystko, więc możesz sobie zrobić prezent albo udać się w jakąś podróż, w którą zawsze chciałaś się wybrać. Spraw sobie przyjemność, największą, o jakiej zawsze marzyłaś. Tak. Tak? Jesteś tam? To się dokonuje? Jesteś szczęśliwa? Tak. Spełniasz swoje marzenia? Ale wiesz co? Pomagać ludziom i podróże. Podróże? To gdzie jesteś? Wszędzie. Wszędzie. Cudownie. Lubię cudownie. Jeździć. To teraz zostawię cię dosłownie na pół minutki, na parę sekund, żebyś się napawała tą podróżą, którą tam odbywasz. Żebyś się napawała swoim marzeniem. Poczuj moc tego, jak spełniasz swoje marzenie, jak nie masz żadnych ograniczeń. I teraz, kiedy już znasz swoją moc twórczą, wiesz, że nic cię nie ogranicza, wiesz, jak łatwo możesz zrealizować swoje marzenia, chciałabym, żebyś stamtąd wyszła, tym razem rozłączyła się już ze wszystkim i ze wszystkimi, bo będziemy wracać do teraźniejszości i do wymiaru ziemskiego. I ja policzę od 1 do 3 i kiedy powiem już 3, wtedy dopiero otworzysz oczy, ale na razie na 3 chciałabym, żebyś podniosła swoje częstotliwości do najbardziej idealnych parametrów, do takich emocji, do takich wibracji, które sprawiają, że czujesz się najbardziej spełniona w swojej istocie, w swoim jestestwie. Czujesz cudowność swojej energii. Czujesz, jak twoja energia krąży, jak jest żywa, jak jest silna, jak jest kreatywna, jak jest mocna, wszechmocna. Odczuwasz moc swojej własnej energii, swojego ja. I 2. Zaczynasz odczuwać tę energię w swoim fizycznym ciele, w swoim cudownym fizycznym ciele. Twoja energia wypełnia całe twoje fizyczne ciało. Jako jedność czujesz się cudownie. Czujesz się wspaniale jako ty. Możesz zacząć ruszać rękami, nogami, żeby poczuć, w
cudowny ciężar swojego ciała. I trzy. Możesz otworzyć oczy. Otwieram oczy. Jak się czujesz, Halinko? Dobrze. Dobrze. Ale jest to niesamowite przeżycie. Jest. Nie wiem, jak wypadłam. Bardzo dobrze. Byłeś wspaniałym reporterem. Naprawdę. Dziękuję ci za to. Ale to ja dziękuję. Ja dziękuję, że miałam możliwość coś takiego przeżyć. Jest to faktycznie, no, informacje przychodzą same i to się widzi, to się czuje. Cudownie. Halinko, wszystko z tobą dobrze? Czujesz się ze sobą dobrze? Absolutnie. Energia tej sesji odeszła? Energia też jest dobra. Dobrze. Jest wszystko jest dobrze. Wspaniale. Cieszę się. Nie wiedziałam, że na Hitlera trafię, że jeszcze to jest. Cały właśnie, to nie tylko w takich sesjach badawczych, ale zwłaszcza w sesjach badawczych, aha, ale też właśnie osoby, które same dla siebie wchodzą, warto się na nic nie przygotowywać. Warto być jak biała kartka, tak, i pozwolić temu wszystkiemu po prostu przychodzić. Tak. Wtedy rzeczywiście jest to wielka przygoda. No to jest przygoda, rzeczywiście jest przygoda niesamowita. I tak właśnie, wiesz, Milenko, że gdyby były jeszcze jakieś takie sesje badawcze, to ja mogłabym uczestniczyć, jestem już starszą osobą. Oczywiście, ja myślę, że każdy następny cykl będziemy do ciebie tam pukać. Nie ma problemu. Będzie nam bardzo miło. Tak, bo tak jeszcze właśnie się zastanawiam. Pozwolisz mi tylko wyłączyć nagrywanie, dobrze? My się tylko pożegnamy. Ja wyłączę nagrywanie, ty zostaniesz jeszcze i porozmawiamy sobie, dobrze? Wyłączam nagrywanie. Dobrze. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za piękną sesję, za piękną pracę.